Dzień dobry wszystkim, z tej strony pomidor.pl i zapraszam was na informacje kanału. Dobra, lecimy z koksem, ponieważ czas nas goni, a chciałbym tutaj pogarać parę rzeczy. Jak widzicie sobie w tle gram w Raymana, ponieważ stwierdziłem sobie, że czemu by nie. Pierwszy raz robię takie informacje, takie naprawdę na żywo. Bo nie ukrywajmy, że nigdy nie robiłem czegoś takiego, że zwykle wiecie, informacje to były albo czarny tekst z białym napisem, albo to było coś a la, nie wiem, coś a la, kurde, jakby to powiedzieć, coś a la po prostu, nie wiem, muzyczka i tekst. No, wybaczcie, będę się dzisiaj pewnie plątał czy coś, bo jakoś tak mam zwykle mam stresa nagrywając jakiekolwiek informacje. Więc ten, będziecie mogli sobie tu przy okazji popatrzeć wszystko, jak sobie tutaj gram, jak będę failował, hehe. Bo wiem, że wszyscy na to czekacie. Nie, ale to są ogólnie informacje dotyczące serii z Raymana na Atari Jaguar. Otóż wpadłem na pewien pomysł, aby zrobić coś takiego, że zrobić odcinek 3,5. Czyli jakby przed odcinkiem czwartym, bo nie ukrywajmy, ale motyw tak zwanego wpierdzielu od Justyny stał się jakby też częścią fabularną gry, bo jednak jest to kontynuowane. I będzie to kontynuowane odcinka czwartego, tak samo jak pozostałe widzowie na muszce. Lecz tutaj przychodzę do was z pewną prośbą, a raczej zapytaniem. Chcielibyście odcinek 3,5, jak zbieram późniejsze klatki tam, których gdzieś tam pominąłem sobie? Czy chcielibyście, załóżmy, ten, żebym ja to zrobił jakby przed samym dostaniem się do bossa, żeby zrobić jeden taki długi odcinek? Bo mogę na przykład zrobić teraz taki odcinek, wiecie, 3,5 i jedyna kwestia będzie taka, że nie będę czytał komentarzy, ponieważ czytanie komentarzy będę kontynuował od odcinka czwartego. I to jest właśnie moje małe zapytanie do was, czy chcielibyście coś takiego, czy coś takiego wam by odpowiadało, bo nie ukrywam, jestem aż sam ciekaw. Wiem, że dosyć dużo z was może powiedzieć, no dobra pomidor, ale ten, ale pomidor, po co ty dajesz LP z kamerką, dlaczego nie robisz tak jak LP, tak jak kiedyś? Dobra. To potem pokażę. No coś fajnego. Potem pokażę. Dobra, jestem po... Okej, jestem po malutkiej przerwie. Bo miałem, że tak powiem, krótkie ZW. Więc dlaczego pomidor nie robisz takie kiedyś let's play, kiedyś robiłeś bez kamerki, było lepiej, lepiej się to oglądało, a teraz robisz z kamerką i pajacujesz. Nie będę ukrywał, że do let's play chcę robić teraz troszeczkę humor taki, znaczy po prostu chcę troszeczkę humorystyki wprowadzić do let's play. No i będę do tego dążył, no będę teraz tak let's play prowadził, będą odcinki rzadziej, ale będą bardziej dopracowane. W sensie, że będzie moja kamerka, tam ja, który sobie czasami bekę z gry jakieś robi, tak jak na przykład teraz, a raczej nie robię sobie beki, tylko po prostu trochę sobie gram w Raymana 1 na moim save'ie 100%, bo why not? I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć, że na pewno możecie być pewni, że w tym roku ogram wszystkie wersje Raymana 1 jako let's play. Postanowiłem, że takie coś zrobię, ponieważ chcę być pierwszym Polakiem, który ograł wszystkie wersje Raymana 1 na YouTubie. Wiem, że dużo osób może mnie straszyć, uuu, będziesz dostawał unsuby i dislajki. Ale prawda jest taka, że mam to naprawdę gdzieś, szczerze, naprawdę. Ja dopnę swego i będę walczył o swoje, będę nagrywał wszystkie wersje Raymana 1 jako let's play. Nie będzie to jakby let's play po let's playu, ale będzie to w niewielkich odstępach czasowych. Tyle mogę wam zdradzić. Mam nadzieję, że się cieszycie dla osób, którzy lubią Raymana 1. I tak jeszcze raz sobie nagramy wersję na PS1, którą widzicie na ekranie. Ponieważ V2 mi wyszedł kiepsko. A wiem, że mogłem zrobić V2 lepiej z wersji na PS1, rzecz jasna. Więc tak, widzowie na muszce. To jest też temat, który chciałbym tutaj bardzo mocno ogarnąć, w sensie porozmawiać z wami. Otóż... Widzowie na muszce będzie to seria, która będzie pojawiała się
Kurde, aż się zaplątałem. Widzowie na muszce to będzie seria, która będzie się pojawiała co każdą nowy let's play. Czyli praktycznie od Raymana 1 na Atari Jaguar widzowie na muszce będą pojawiać się w następnych let's playach co trzeci odcinek. Czyli praktycznie to jest tak. Bo pewnie to źle wytłumaczyłem. Pierwsze dwa odcinki rezerwuję na to, byście napisali ciekawe komentarze. Kiedy napiszecie ciekawe komentarze, to ja wtedy wybieram sobie 5 lub 6 na jeden odcinek i od odcinka trzeciego do końca każdej serii jest, że tak powiem, jest czytaniem komentarzy. I praktycznie wybieram tylko komentarze, gdzie ludzie się najbardziej rozpisują, ewentualnie poddadzą jakąś teorię czy coś. Ale nie wybieram natomiast komentarzy w stylu super film czy czadowy odcinek. Jeżeli coś takiego będzie, że tylko treść czadowy odcinek i super film, to ja tego nie biorę jakby pod lupę. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę tutaj wyjaśnić, a raczej dopowiedzieć, jest taka, że widzowie pod lupą nie będą jakby w odcinkach 3,5, czyli na przykład jak jest jakiś odcinek i pół, to wtedy widzów pod lupą nie ma. Jeżeli chcecie pojawić się w, jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz pojawił się na odcinku numer 4, tak, bo to będzie następny numer 4, to dam wam link w opisie i w komentarzach do odcinka numer 3. I wy po prostu zostawicie tam swój komentarz i ja po prostu potem albo w odcinku 4 lub w odcinku 5 przeczytamy sobie go. Pamiętajcie, że komentarze mogą być wykorzystywane przeciwko wam. Tego nie dopowiedziałem już. No dobra, tutaj sobie biegamy w tej weftę, bo nie będę przechodził tych poziomów, ja sobie tylko tak randomowo, wiecie, wchodzę i wychodzę. Na przykład widzicie teraz. No i proszę bardzo. Mamy po poziomie. Dobra, co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Mam nadzieję, że dobra, to wytłumaczyłem. Czyli jeżeli, jeszcze raz, jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz pojawił się na odcinku numer 4, to daję wam w opisie link i w komentarzach link do odcinka numer 3, byście tam zostawili komentarze. Kiedy będzie odcinek 4? Nie mam pojęcia. Będzie, kiedy będzie. Dobra, to jest już wszystko wyjaśnione, to co chciałem. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć od siebie? W tym roku tak chcę, jeszcze raz powtarzam, zrobić wszystkie wersje Raymana 1 jako let's play. W niewielkich odstępach czasowych, to nie będzie let's play po let's play, ale po prostu będą niewielkie odstępy czasowe. Bez względu czy dostanę miliard unsubów, czy miliard dislike'ów, ja tak zrobię to, ponieważ ja tak postanowiłem i ja tak chcę zrobić. Tak samo jak chcę powtórzyć wersję na PS1, którą spierdzieliłem jako V2. Myślę, że to dobrze wyjaśniłem. Coś jeszcze? A! Zachęcam bardzo serdecznie, w opisie również, jak i w komentarzach będzie link do let's playa mojej dziewczyny najwspanialszej, Juju się nazywa. Ponieważ, że tak powiem, a raczej Justyna ma na imię, ale Juju na YouTubie. I to była przepiękna śmierć. Nie mówcie mi, że nie. W każdym bądź razie, dam wam link w opisie i w komentarzach, żebyście wbili sobie na jej odcinek z Kroka jedynki. Ona wczoraj zaczęła serię i będzie sobie tak trzepała, zagrajmy wy, z Kroka. Tak więc mam nadzieję, że wbijecie, zostawić łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie jej kanału, to mam nadzieję, że to zrobicie, ponieważ naprawdę dziewczyna się mega będzie starać, uwierzcie mi lub nie. Znaczy już się stara, bo zaczęła w końcu let's playa. Ja z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że dla osób, które naprawdę żałują tego, że nie robię let's play jak kiedyś, że hehe, kiedyś było bez kamerki, kiedyś było lepiej, pomidorze, a teraz się sprzedałeś, ty potworze, bo robisz z kamerką, wprowadzasz swój nieśmieszny humor. Chciałbym tutaj powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że dosyć duża część osób powie, że wolała starego pomidora, że ten co teraz jest, to jest jakiś dziwny. Ale uwierzcie mi, że ja bardzo mocno chcę iść z kanałem do przodu. Ja uważam, że na YouTubie, to jest oczywiście moje spostrzeżenie, możecie się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że na YouTubie powinno się próbować wszystkiego. Tak więc, znaczy wszystkiego po trochu. Ja uważam, że to co teraz zacząłem robić, robię 100 razy lepiej niż to co robiłem kiedyś. Wy możecie uważać inaczej, ale ja większą satysfakcję czuję z tego co robię teraz niż z tego co robiłem kiedyś. Uwierzcie mi.
I tak. I poza tym, zresztą ten argument z tym humorem i tak dalej, to dla mnie to jest trochę też śmieszne, bo ja jakby nie każę, żeby wszyscy wiwatowali, żeby wszyscy się śmiali z moich żartów, jak ja tam w Let's Playu mówię, czy tam, że sobie trochę poszydzę z czegoś, to ja nie każę się śmiać z tego, ludzie, serio. Ten, kto się chce, to się uśmiechnie, a ten, kto nie, to nie, proste i logiczne. Mam nadzieję, że chyba tego aż tak dogłębnie tłumaczyć nie muszę. Co dalej? Być może, że jeszcze teraz nie będzie Raymana, ale pojawi się jeszcze inny jakiś Let's Play, którego sobie tam wrzucę, bo mam w planach jedną gierkę, którą byście się raczej nie spodziewali, że nagram, ale myślę, że się to mimo co spodoba. Więc tak, podsumowując, napiszcie w komentarzach, czy wam się jakby to wszystko podoba, czy pomysł na odcinek 3,5 się podoba, czy wolicie, żeby to było takie jakby odcinek kończący serię, albo po prostu, no, żebym wtedy zrobił taki backtracking i wrócił. Bo jeżeli będzie to 3,5, to wtedy mogę sobie zrobić taki luźniejszy odcinek, że po prostu będę na luźne tematy gadał sobie tylko. A widzowie pod muszką, znaczy na muszce będą kontynuowani w odcinku numer 4, tak jak już było to planowane. No i cóż. Obejrzcie sobie teraz, znaczy obejrzcie sobie teraz, Jezus, jak to dziwnie zabrzmi. Dobrze, że spadłem na dół, bo odkupiłem swoje czyny spadając na dół. Więc jeżeli obejrzycie, to zostawcie komentarz, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Dla mnie jest bardzo ważne, szczerze, to wasza opinia na ten temat. Ja się z wami żegnam, to byłem ja, to byliście wy. Widzimy się za jakiś czas w Raymanie 1 i w nowym Let's Playu, który być może nagram dzisiaj albo jutro, zobaczymy. Trzymajcie się i cześć!